Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj mamy ile eksponatów? Dwa, które zostały przekazane do muzeum. Tak, i bardzo bym prosiła, żeby nam pan opowiedział. Pozwoli nam pan również zajrzeć do środka? Można. To bardzo proszę. To jest pierwsze, to jest z Burewa. To jest pierwszy, to jest akurat ta różnica żydowska, co była zrobiona. Szkoda, że oświetlenie nie działa. Spaliły się te zasilacze. Dobrze. Powie nam pan coś o tym, o swojej pracy? No, trochę się pobawiłem, mnie złapali na tej zasadzie. I dlaczego pan to zrobił? No bo jestem taką osobą, która po prostu, jeżeli ktoś mnie coś poprosi, to zrobię. Szczególnie jeśli są to jakieś miniaturki, tak? No nie tylko miniaturki, bo różnych rzeczy się człowiek chwyta. Nawet potrafię przynieść sprzęt elektryczny do naprawy do domu. I to koledzy z dawnej pracy. Czy pan nam odsłoni troszeczkę? Tego to nie otworzyć, ale tego mogę otworzyć. A to jest zbór ewangelicki, tak? To jest środek. Piękny. Także. Działał pan na podstawie ta część tak? jest dotąd, to jest na podstawie zdjęcia, które takie było, że jest to zrobione. Tak. A resztę to jest domysł, że tak może być, tak warto sławy. Bo w środek praktycznie balkony, to tak Wartosławie. Bardzo podobnie. Nawet chyba, tak jak to mówią, kropielnica, ona gdzieś chyba tutaj w Wartosławiu stoi tutaj, w tym miejscu. Przy wejściu gdzieś tam. Tam i Piotr gdzieś. A organy to jest tylko wymysł mój. Na podstawie jakichś tam zdjęć poszukanych w innych. No ale z pewnością były, bo to dosyć dużo. A ta czarna budka? To jest dzwonnica, która stała w takim kształcie, bo zdjęcie jest tego. Potem została, jak to tutaj zburzyli pod kino, to została przeniesiona do fary. Ale dach odbudowali, bo nie byli w stanie przenieść, bo coś się rozleciało. No to jest czas, zrobił swoje. No i potem spłonęła. Było miejsce spotkań różnych elementów. To jest zakrystia? No tak na zdjęciu było, bo takie boczne zdjęcie też było i akurat ten budynek był uchwycony. W środku jest, ale to nie będzie widać. To jest ten. Jest wyposażenie wstawione jakieś tam. Szafy, nie szafy, to powinien stół. Pan zrobić ściągany dach. No, nie da się wszędzie. No bo musimy inaczej pan wierzyć na słowa. Ale wierzymy. Wszędzie się tego nie da zrobić w ten sposób. Za dużo komplikacji by było. A tu chodziło o czas. Rozpoczęte było 15 grudnia ubiegłego roku, a zakończone w marcu. No to szybko pan poszedł. Tylko 12 godzin. Nie, przyjąłem w domu i... Ale rozumiem, że panu to sprawia przyjemność. No tak, oczywiście. Cały czas robię. Już w tej chwili... Już co pan robi teraz? Model jachtu Leonida Tellini. Drugi już rzęd. Bo jednego zrobiłem chyba z 10 lat temu i teraz drugi robię. Dziękuję.